Udało się znowu ściągnąć, zaprosić artystów z zagranicy, którzy prezentują bardzo różne gatunki muzyczne i na tym bardzo mi zależy, żeby w ogóle ten festiwal pokazywał pewien przekrój, a nie koncentrował się tylko i wyłącznie na jednym gatunku muzycznym. Więc zaproszenie przyjęła brytyjska wokalistka Hockey Smith, która gra muzykę elektroniczną, będzie też brytyjska soulowa i trochę skręcająca w stronę R&B wokalistka Arlo Parks, ciemnoskóra, która jest świetna i ma 18 lat, jest wielką nadzieją brytyjskiej sceny muzycznej. Mam nadzieję, że to będzie w ogóle odkrycie festiwalu. Będzie Jessica Pratt, to jest jedna z najgorętszych teraz nazwisk na scenie songwriterskiej. Wokalistka, songwriterka ze Stanów Zjednoczonych, której wielkim fanem jest chociażby Tom York z zespołu Radiohead. To jest wokalistka, która wydała trzecią płytę w tym roku, znakomite recenzje, m.in. Best New Music w takim bardzo opiniotwórczym serwisie Pitchfork, także cieszymy się, że przyjeżdża do Opola. Polskim headlinerem Lech Janerka, wracający po 14 latach do studia, Zabawawa, jego nowa piosenka, po 14 latach ukazuje się od ostatniej płyty Plagiaty. Cieszymy się bardzo, że pojawi się na festiwalu, bo to jest nietuzinkowa postać, taki artysta, który trochę na własnych warunkach w tym wszystkim uczestniczy, ale cieszymy się, że zgodził się przyjechać do nas i pojawić się na koncercie. No i głównym headlinerem festiwalu, główną gwiazdą festiwalu i też artystką wyjątkową, moim zdaniem wybitną, nominowaną do nagrody Grammy, od razu wspomnę, jest Courtney Barnett, która grywa, australijska songwriterka, wokalistka, która grywa w tym roku głównie na największych festiwalach w Europie. Festiwal nie tylko i wyłącznie jakby wkomponowuje się w taką mapę naszą kulturalną tego miasta, ale przede wszystkim jakby przyciąga uwagę również osób z zewnątrz, spoza naszego regionu, czyli tych widzów, dla których ten festiwal jest robiony, ale także nagle okazuje się, że również jest to jakby taka też odskocznia i taka trampolina dla tych artystów, którzy występują na tym festiwalu, a później robią karierę ogólnopolską, a może i możemy mówić o karierze gdzieś tam europejskiej czy światowej, mam na myśli chociażby Corteza, który również występował podczas Songwriters Festival. Jestem przekonany, że to będzie kolejne fantastyczne muzyczne widowisko, wręcz taka uczta dla wszystkich melomanów, bowiem jest to jakby taki rodzaj muzyki, który płynie w moim odczuciu prosto jakby z wnętrza artysty.